Siema Piotrek, mam pytanie do Ciebie odnośnie diety. Jak to się zmieniło na przestrzeni tych wszystkich lat? Czy w podobny sposób prowadziłeś dietę swoją, swoich podobiecznych kiedyś, do tego, jak robisz to teraz? Czy są jakieś zmiany? Czy jakoś makro się zmieniło? Czy może inaczej są rozmieszczone poszczególne makroskładniki w ciągu dnia? Czy wierzysz w jakieś magiczne doładowywania na przykład? No ogólnie powiedz, jak to wygląda teraz, jak to wyglądało kiedyś. Cześć Radek. Odpowiadając na Twoje pytanie odnośnie diety, to muszę powiedzieć, że moja dieta we wcześniejszych latach mojej przygody z kulturystyką wyglądała całkiem inaczej niż dieta teraźniejsza, czy moja, czy moich podopiecznych. Wcześniej była to dieta uboga w tłuszcze, a bogata w węglowodany i białka, po to, żeby zwiększać masę mięśniową. Żeby zwiększać masę mięśniową, no to co jakiś czas trzeba dodawać tych kalorii i przez to, że dodawałem tych kalorii, moje posiłki stawały się objętościowo bardzo, bardzo duże, tak? Jak dochodziło nawet do tego, że spożywałem 12 tysięcy kalorii w ciągu dnia, to te posiłki były naprawdę ogromne, a przez to, że były ubogie w tłuszcze, no to ich objętość naprawdę była wielka. To wszystko powodowało, że mój układ pokarmowy przestawał sobie z tym dawać radę. Traciłem na to sporo energii, byłem cały czas zmęczony, a ciało moje było cały czas opuchnięte. Zacząłem więc wymieniać kalorie z węglowodanów na kalorie z tłuszczy, co spowodowało, że posiłki objętościowo znacznie się zmniejszyły. No i dzięki temu zaoszczędzałem sporo energii, przez co moje treningi mogły być intensywniejsze, a ciało odzyskiwało swój normalny wygląd, czyli było mniej opuchnięte. Większa ilość tłuszczu spowodowała również to, że moja przemiana materii zmniejszała się, więc mogłem odjąć ileś tam kalorii, a bilans kaloryczny pozostawał nadal dodatni. No i jeżeli chodzi o dietę pod kątem budowania masy, takiej diety się teraz trzymam ja i moi podopieczni.